pięć pytań. Moi drodzy, Jasiu robi ludokwiza. W Hardspubie powinien mieć takie, że na żywo robić. Pierwsza. O? Pytania zamknięte. O? O, sake, dubla. Pa, pa, pa. W którym roku miała miejsce premiera gry Max Payne? Ale co jest ludokwiz, stary? To jest ludokwiz, stary, wiesz. No co? Dawaj. W 1999. Jasiu, no. W 2001. A Jasiu będzie czat czytał na pewno. On będzie czat. Patrzcie, jak tu będzie patrzył w bok. Nie mogę tego stopować. Nie wiem, w 2001 może. Bo stara gra to była. Emotes zrobię mu. 2001 bym powiedział. Emote no only. No, kurde. O, tylko emotki. Zrobiłem mu czat, tylko emotki. Nie będzie teraz patrzył na czat. O Jezu, biały. Pan. Zielone. No, na pewno są jakieś czerwone róże są. Róże, srebrne lilie. Czerwone róże są, ale nie wiem, czy to są u nich, czy to by nie były u tych całych. Ale biedny teraz nie będzie wiedział. W nocy. Koniec. I tak pes no, spojrzy lilie. Na czat, czy piszą coś, a tam tylko kolec pisze. Która z poniższych konsol pokazała się na rynku najprędzej? Ty, kolec pisze D z emotek napisał. Nintendo 64, Dreamcast, GameCube. No? Ludolok! Nie wiem, GameCube niech będzie. On nic nie zgadnie. Nintendo 64. Ej, ale on jeszcze nic nie zgadł, nie? Ule, to i tak bym nie zgadł. Jak nazywał się program wydawania gier niezależnych? To zgadnie, to będzie wiedział. Na projekty gier na Steam. A, to już było. Indie Project. Star. No, to zgadnie. Power, Greenlight. Dobra, liczcie mu, ile jest? A nie mogłeś, Dawidek, zrobić takiego cyfrowego quizu? Nie. Ale on wstał dopiero, zapił wczoraj, widać po oczach. Tylko taki analogowy... Jeden dobrze ma, liczcie, jeden dobrze. Kto zaprojektował grę? Nie będzie wiedział. Medimont, specjalnie mu to dam tutaj. Matti Hautamäki, Jotto Medimont, aha. Romy Falmela, Jussi Koskela. Kurwa, nie mam pojęcia. No, no. No? Nie wiem, tego bym Romi nie będzie. Aaaa, nie! Jezu, jakiś misji. Jezu. Jadek quiz z wiedzy bezużytecznej, Dawidek. Po dźwięku. No? Teraz Janek powie tak, o Boże, to będzie Counter-Strike pewnie. To powie Janek, to jest ludolog. Counter-Strike. No? No Counter-Strike to nie jest. Nie. Ale niech będzie Counter-Strike na razie. Jakiś Call of Duty. No niewiarygodne to jest. Przecież jak ja mógłbym Counter-Strike? Pisalibyście tej petycji? Na pewno nie. Jakaś polska gra powie. Jakaś polska gra. Podpisuj moją petycję do cholery. Po prostu podpisz tę głupią petycję. Nie wiem, jak znam Dawidka, to pewnie gotik jakiś. No. Pisalibyście tej petycji? On nic nie wie. Janek ma 38 lat. To grał w Postala. Co to jest? Co to jest? Jakieś... O Boże, jakieś... Nie, też nie wiem, nie grałem w to. O Jezu, przecież to Zelda. W życiu w żadną Zeldę nie grałem. To aha, to dlatego, się... dlatego słaby quiz. Jakaś stara gra. Nie mam pojęcia. Ja nie grałem w gry po polsku. Ej, Janek już wie, że to był zły pomysł, żeby odpalić. No nie no, to by mógł zgadnąć, ale nie zgadnie, bo on nie gra w Warcrafta. No, no, no. Warcraft 3, kto w to grał, kurwa, po polsku? Co? To jest jeden z najlepszych dubbingów polskich w historii. Co on gada w ogóle? Co za pipczenie. No on przeszedł tą grę przecież. Nie mam żadnego pojęcia, co to jest. To jest Death Stranding. Ile on ma? Jeden zgadnięty, jeden, nie? O, to już, to będzie wiedział. Same słabe gry daje. To będzie wiedział. Nie! No tak, My Summer Car, no.
I jeszcze Gothic musi być. To powie Age of Empires czy coś takiego powie. To brzmi w ogóle jak jakiś Warcraft 1 albo 2. A to jednak Rust. Tam tak skrobali drewno. Ej, to jest niewiarygodne. Ja sobie to nagrywam, bo mi nie uwierzą. Policja, ochotnicy. Ja to nagrywam, wrzucę na Bokol Live, bo to nie uwierzą mi. Tylko się da. Pan wzywał? Tylko was dwóch? A gdzie antyterroryści? Gdzie Gwardia Narodowa? Gdzie NASA? NASA? Spokojnie, bo co się dzieje? Co się dzieje? A, mam tu terrorystę! Smarka tego terrorystę! Ja w to po angielsku grałem kiedyś. To ile zgad? Dwa ma? Dwa punkty? Do dorosłych jest jakiś. Nie. To było już trudne. Uwaga! Papowie, ale słabe. Teraz, dobra, tu zgadnie kilka. Może być lepsze. To zgadnie, bo to grał. O, to jest Gorn. No. To to ma, czyli trzy punkty ma. Ludzi nie zna tej gry, bo nikt w to nie grał prawie poza... Aha, czyli ja mam dać gry, do quizu muszą iść gry, które nie większość, tylko wszyscy znają. Właśnie na tym quiz polega, że się daje nie oczywiste. Jestem taki, co żeśmy grali, jak to się nazywało. Już nie pamiętam, latało się po mapie takimi. Graliśmy w to, Trough, no właśnie. No ale nie zgadz. Powie Uncharted, ale o, a to który? Jest ta słynna z tego, ta konsolowa, jak ona się nazywa? Ja? Tym chłopem. Udaje Indiana Jonesa i Tomb Raider. Nie pamiętam, jaki to jest, co to sobie nazywa, ale tam. A, Uncharted, no właśnie. Dobra, on ma trzy punkty nadal. No to już będzie znał, bo chyba pograł w to trochę. Roller Caster Tycoon, nie. Ale nie wiem, czy on miał taką grę. To, że powiedział coaster, nie, nie zgadł. Nie. No, a to nie, to Planet Coaster, który jest ładniej. Trzy punkty nadal. Europa Uniwersalna. Dobra, to mu, to mu zaliczymy. Cztery punkty ma. To musi być. To jest ten. No, ta gra, co się biega po ścianach. Nie Ronin, tylko. Zapomniałem nazwy, ale wiecie, która ta polska. Dobra, nadal nie zgadnięte. Cztery. No to by musiał wiedzieć. Nie znam, to nie mam pojęcia, co to jest. Ja. Ile ma? Cztery punkty? Ale jaką muzyczkę Dawidek zapodał. Brawo. 4 na 25. No to będzie wiedział. A, to żeśmy grali, jak on się nazywał? Ta polska gra. Teen Agent. Dobra, ma 5. Teżśmy grali i nie przeszliśmy Teen Agenta. 5? Bo została nam jedna ten... Tu strzelić w jakiegoś... To jest... nie wiem, to pewnie będzie jakiś Spellforce, jedynka, dwójka albo coś w tym rodzaju. Dobra, zgadł? Ale to są strzały już takie. Okej? Okay. No, Spellforce. 6? To nie zgadnie, nie ma mowy. To ciężkie dałem. Kilka osób to zgadło. Wiem, to jest jakiś Warcraft? Nie wygląda jak Warcraft, ale może jest Warcraft 3 czy coś takiego. Remaster? Nie. Heroes of Never. Dobra. Jak wam poszło? No najlepiej. Idę na Discord do niego. Nie, no nie wytrzymam. 100% dobry. Dobra, nie oglądajcie tego starego dziada! Słaby ten. Wstyd! Test.